Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. Co, moi drodzy, jest to kolejny odcinek jeszcze zapasów, w których też wam mówiłem na poprzednim odcinku, że dalej prowadzę zapasy i jest to ostatni odcinek zapasów, dlatego że następny odcinek będzie po przeczytaniu komentarzy i po przemyśleniu sobie wszystkiego. A więc zostawcie 100 razy łapkę w górę pod tym filmem. No i co, tam koło słowa macie przycisk wspierania, jeżeli chcecie mnie wesprzeć za symboliczne 2 zł, to ja nie zmuszam, ale możecie. I co, no a już jest po akcji z chłopakami, wziął sobie tego boksa, chłopaki wzięli 2 boksy, dojechał tutaj do Tomasa oraz Kyla i przespał sobie na spokojnie resztę nocy. Co, moi drodzy, będę musiał chłopakom powiedzieć jeszcze o właśnie tym boksie, bo ja już sprawdziłem, co w nim jest. I są w nim wypasione stroje. Nie ma tam, moi, to jest za bardzo sprzętu, ale sprzęt przecież dostaniemy od białego, więc trochę nas to nie rusza. Ale za to mamy wypasione stroje plus sprzęt. Dobra, panowie, co tam? Wstąpiłeś, zabiłeś ich wszystkich. Ciężka noc była u was? No, trochę. Mówiłem ci, że Ram wróci bez szwanku. No i dobrze. Musiałem go na chwilę pożyczyć. Byłeś w ogóle. Ogarniałem jedną sprawę i mam dla nas takie ciekawą sprawę. Jak wróciłem, to Ramu nie było. Niestety, panowie, ale mam taką jedną fajną rzecz. Jaką? Zaraz wam powiem. Ogarnąłem, mam trzy karabinki. Trzy karabinki, zwykłe. No to mamy 6. Trzy karabinki plus skrzynię amunicji do niej. No i zajebiście. I ogarnąłem nam 3 stroje. Tylko 3 stroje. Jakie stroje? Ale jakie? Bardzo dobre. Bo to mój no potrzebny ram. Ja je już schowałem. Testowałem. Poczekajcie na mnie chwilę tutaj, dobra? Hej, to... No. Poczekajcie chwilę, tu wejdę. Dobra, przebrany. Moi drodzy, też wam te stroje pokażę. Szczerze, te stroje, moi drodzy, totalna petarda. Jedne z najlepszych strojów, jakie mieliśmy w tym sezonie i w poprzednim, uważam. Już wam pokazuję. Oj, moi drodzy, jesteście gotowi? 3, 4. I stąd się, moi drodzy, no jedne z lepszych strojów, jakie mieliśmy przez ostatnie... No to jest najlepszy strój, uważam, jaki mieliśmy w tym sezonie. Jak pokażę to chłopakom, to sami za siebie. Ja byłem pierwszy. O, cześć. Siema. O kurde, sorry. Takie stroje, 3 to mam takie. Znaczy, maski nie było, maskę... Czekaj, na ramię masz, jak coś. Flaga, ty, czemu to jest flaga? Nie wiem, ale to chyba taki nadruk. Może po prostu jeszcze nie została zdjęta. Sami możemy ją zdjąć. No to załóżcie, tam macie. Moi drodzy, co sądzicie o tym stroju? Ja uważam, że jeden z lepszych strojów Noa. Możecie zobaczyć, moi drodzy. Wzmacniane spodnie. Minimalnie, co prawda, bo minimalnie. Koszuleczka naprawdę taka idealna, bardzo taktyczna. Tak samo są rękawiczki, jak i buty. Widzisz? Taka maska może być? No, jak takie tam znaleźliście, to spoko. No, patrz. No ale co, panowie, co sądzicie? Temu ziomkowi twojemu, nie? Co ostatnio na akcji był, to dałem tutaj GPS-a, bo się ten przyjechał tu. A, ten taki, a wiem, który, to czekaj. Taki... Czekajcie, może zdejmiemy też maskę z siebie. No, to będzie na akcję jakąś. No. Bo ja ten armię przydamy. No, czekajcie, szybko założymy koszulkę, zanim go tu przygarniemy. Dobra, tutaj to pakuję, jest dobrze. O właśnie, no a dzisiaj mamy sprzedać. Ty, ktoś puka chyba. Dobrze tak, słyszę? Puka. Może to ten gość? O, no Jezu, znowu ubrany takie, a nie no. Nie, bo ty kradziesz mi rzeczy. Ja to miałem pierwszy. Wy w jednym pepku się ubieracie? Powiedział ten, co od 4 dni koszulki nie zmieniał. No. Jeszcze można skiedł krew na niej. Gdzie? No tutaj, od tu pod szyją. Trochę pali śledziem. Weź chociaż coś przebierz, masz moją szafę, tam sobie coś znajdziesz. No ciuchów nie kupuję. Dobra, bo ja dostałem tutaj GPS-a i fajna lokum. No powiem ci tak, jak... Nie no, jako iż tworzymy naszą super grupę osób... Których? Tak. No to potrzebowaliśmy jakiejś bazy mi. No to coś takiego mamy. To jest nasza cała baza. Nie no, żartuję, chodź. Zapraszam, co ja gadam? To zapraszam, ja zapraszam. No zaproszenie mnie. No to tutaj masz taki główny pokój. Zresztą masz, nie wiem. Telewizor, leci tu TVP Info? Nie, to leci 24/7 pogoda. A. Tutaj masz jakiś komputer, nie wiem. I właśnie, Kyle. Może to Da. Tomasz, pójdziesz z nim na dół, a ja coś Kyle'owi muszę powiedzieć. Chodź, patrz. Mogę tak skoczyć? O, debila. 2 debila. Dobrali się. Zając, Kyle. No? Jeżeli chodzi o tego mojego hakera, ziomka. No to co z nim? Co tu jest? No to... Fajne. Kurde, że się słychać. O, gdzie tego mojego hakera, ziomka? No to co z nim? Teraz już nie mamy chyba na co liczyć. Co się stało? No, przeszedł w... Jakby poszedł z tymi drugimi.
Myślałem, że pójdzie ze mną, a poszedł z tymi drugimi. Czyli się muszę doszkolić. No, przydałoby się. Nie no, namierzyć kogoś to namierzę. Ale może muszę poćwiczyć. Tak, czekaj, bo to jakieś dwaj czarnoskóre debile. Małpy się tu skradają. Ej, myślisz, że nas widzą? Nie widzą, nie widzą. Czym się tak staje? Ej, panowie, podacie pizzę? Dobra, Dzięki. Dobra, to jest naszej rozmowy. No. No to musisz, stary, coś poszkolić się. No spoko. No dobra. No, a wracając, to dzisiaj mamy wieczorem robotę. No dobra, a ten temat nasz? Że to? Ten nasz temat? Tak, ale teraz to nie wiem, coś byśmy porobili, nie? No rzeczywiście, może coś luźnego, panowie, tylko... Dobra, panowie, słuchajcie mnie. Ja mam super pomysł. No bo mieliśmy się spotkać, ja to przyjechałem, ale nie porozmawialiśmy, no. A, ty jeszcze masz jakiś do mnie temat? Tak, no. To teraz ja pojedziesz ze mną. Ale to ja też mam pomysł. Co wy na to, aby ja pojadę teraz z Etanem na chwilę, a wy tam może znajdziecie jakąś atrakcję dla nas, nie wiem, cokolwiek. Ja słyszałem. Coś luźnego. Na przykład, że w Rockswood jest wypożyczalnia tych skuterów wodnych. Ej, nigdy nie pływałem, chciałbym spróbować. Ja też, no nie mógłbym. Ja pływałem taką łódkami, ale skuterami... To się wypożyczy. To możecie nas umówić, a ja w tym czasie za Tanem i będę musiał podjechać. Tak, trzymajcie się panowie, widzimy się niedługo. Gdzie się spotkamy. No, chacie, u ciebie? No, chacie, no. Dobra. Dobra, nara, tym jedziemy twoim? Ja muszę podjechać w jedno miejsce, to najwygodniej byłoby. No dobra, no to jadę twoim z tobą. No i co tam, stary? No generalnie, no, przypominam ci o tym dalej, że coraz więcej informacji na temat Darena jest. No, wracając, i powiedziałem ci o tej rozmowie Simona z Michaelem, którą podsłuchałem z Rudym. No właśnie wiem, że ich podsłuchiwałeś i miałem się właśnie o to zapytać. No to tam na rozmowie padło takie jedno kluczowe słowo, którego do Ciula nie wytrzeje. Simon powiedział do Michaela, jestem w stanie przystać na twoją ofertę. To wszystko? Co się nagadaj, to jeszcze jakieś pierdołach. Mhm. Siema stary, pisałeś SMS-a, co tam? Siema. Chcesz? Cześć. Cześć. Tak, chciałem pogadać o tej akcji, nie? Dziwne, że z Simonem, no wiesz, zresztą wiesz, o co chodzi. No po prostu chciałem się spytać, dlaczego miał mu włos nie spaść. Słuchaj, powiem ci, że Simon jest aktualnie bardzo kluczowy, potrzebny mi. Tego nie może mu się nic stać, póki co. No czaję, rozumiem. No, ale... Ręce do góry. Stary, masz ziomala za sobą. Ręce do góry. Właśnie słyszę. Chyba nieprofesjonalny jest. Miałeś ręce do góry podnieść, ty spokój. Dobrze, po tej cringe'owie, no to ten, to już chyba przygadaliśmy, nie? Wszystko. Chyba tak. To była ta cała rozmowa? No, zgadza się. No dobra, czyli co, czyli podrzucisz auto, tam? Ta. Dobra. Trzeba te felgi zmienić w końcu, brzydkie. Dobra, to trzymaj się, Rudy, do zobaczenia. Cześć. Dobra. To podrzuć tam we wtorek. Ta. Przyjedziemy w środę, dokładnie, no cześć. Ty, to była najlepsza zmiana tematu, jaką już miałem. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale poznałem, że to był Simon. To był Simon! No! Boże! Poznałem po głosie. A ja już miałem coś gadać. Kurde, na Rockson mieliśmy jechać, ta? No, mieliśmy się z nimi tam spotkać. Kurde, pochmurno dzisiaj coś. Bo ja bym powiedział, że tak nie pochmurno, a... Mgliście, no. Halo, co? Halo. O? Mamy tu. Halo. Macie, umówiliście nas? No tak. Dobra, to my wyjeżdżamy z South Central dopiero. A wy gdzie jesteście? Jesteście. Na rowę po chatą, będziemy zaraz. A, dobra. Pojechaliście ranem? Tak. Dobra, to dojedziemy do was. Ludzik. Etan. No? Słuchaj, ile masz kasy? No zależy w jakiej kwestii. No takiej kasy, że w tym momencie. 80? No, to nie najgorzej. No bo dużo wydałem, wiesz, na sprzęt i na ubrania. Znaczy, na sprzęt i na auto. No, dobra, no ja też ostatnio ogarnąłem ciekawy sprzęcik i kilka karabinków. Chyba to by nie ogarnąłem, bo nie było mnie stać. Koniec, ale może z moich tych kradzieży wygrzebię. Może coś sam ogarniesz. Właśnie, jak ty w sumie zarabiasz? Na tych kradzieżach. A. Dobra, sprzedaję to, a coś sobie zostawiam dla siebie. Okej. Okay. Tak się coś zbiera, uzbiera i... Zbiera i uzbiera i zbiera. Tak, no. Jak to było? Grosz do krosza i będzie kokosza. Tak. No i co? Gotów na jakąś rozrywkę? Dawno nie miałem takiej od... O kurna. Jestem ciekawy, może się przejaśni. Nie miałem takiej rozrywki od 10 miesięcy, jak najdłużej. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem taką rozrywkę... O, chyba tylko w mieście jest taka mgła. Nie pamiętam, kiedy miałem taką rozrywkę... Kurna. Ostatni raz, kiedy ja w ogóle z tobą tak luźniej byłem, to... No kurna, półtora roku temu. Chłopie, to chyba było tylko w sklepie. Nie. Z tobą nie wyszedłem na takie rzeczy. No takie luźne rzeczy to chyba nigdy nie byliśmy. Ja też w ogóle mało razy byłem na takich luźnych rzeczach. Wiesz, ja często wyjeżdżałem. No wiesz, ostatnio,
Ostatnie jedyne co pamiętam to to, że z dnia na dzień znikłeś na ponad pół roku i teraz od 3 miesięcy podobno jesteś. Co jest? Oni się zdarzyli? Nieźle, moi drodzy, dobra. Generalnie to jeździłem do ojca krzywanego, tak bym to nazwał. Ciekawe. Który mnie po prostu przyjął. A gdzie? Byłem cały czas w Los Santos, ale w tej stronie po prawo, tam w dom na latarni. O cholera, to Porsche znowu. Czyli nie byłeś w Los Santos, tylko byłeś tylko w stanie, byłeś San Andreas. Byłem w stanie, ale nie byłem w stanie do was wam pomóc ani nic. Rozumiem, twój oczulek jest bardzo cięty. Spoko. Gdzie jesteście? Już dojeżdżamy. Musiałem przypilnować dom. Dobra, to od razu do rama się pokuję. Dobra. Moi drodzy. Ja się czymś zajmuję. Jest. Moi drodzy. A ja was... A my widzimy się w Rocksud. Dobra. Czekam dwa miejsca, możemy jechać. Ubrać specjalnego, czy nie? Nie. Damy radę. Jak się utopisz, to się utopisz. No, Max, mamy te stroje, nie? Właśnie, ja miałem pomysł, żebyśmy może też zrobić coś takiego, żeby jeden z nas się wyróżniał, jeżeli chcemy naprawdę zacząć coś na tym czarnym rynku, to by chcieli, dobrze by jakbyśmy mieli coś charakterystycznego w sobie. Tylko kto miałby to być? No to ja uważam w sumie, że ty byś się na takiego lidera... Ja? ...nadawał. No. Nie wiem. Bo wynęliście już? Dla mnie to szczerze mówiąc lotko. Tu nam podstawili. Ale myślę, że... No właśnie, najbardziej nadaje. Ty masz największe doświadczenie z nas. Jeśli chodzi o doświadczenie, to jestem z nim praktycznie po równi, ale delikatnie wiem. No zależy, jak ty przez ostatnie pół roku pilnowałeś domu, to nie wiem, kto tu jest na równi. No, zależy, czy byś wiedział, o co chodzi. No, a to jestem w stanie stwierdzić, że on jest bardziej doświadczony. Ja biorę białą. Nie znasz. Bo jestem czarny. Czerwony. Dobra, panowie, poczekajcie, może jakieś miejsce, gdzie jedziemy? Jezioro Sandy? Że Alamosi? No. To musimy tam na most pojechać. Będziemy musieli płynąć. Co? Za mną. To dawaj za mną. Ja wiem jak. Dobra, jazda. Dobra. Moi drodzy, lecimy tam. W ostatnich strzelaninach to fajnie tak. No, a zaraz jakaś łódź podwodna. Idziemy rakietę. I wybuchamy, panowie. Fajnie było. Tutaj gdzieś w lewo będziemy. Chyba musimy pojechać, przejechać bardziej pod tym mostem, tym co wybudowali. No, to będzie kozak wyglądał. Bokiem tam wlecimy. Weź Maci, czy Wertal, czy Hades, bądźcie tam na tym kanionie łódko jakąś i stroju czarnego rynku, please. Dobra, panowie. Może jakiś mały zakładzik? Nie. Nie mam pieniędzy. A, no da. Moi drodzy, chłopaki nie wiedzą, że Noa ma te 60 tysięcy. Cyk. Cyk, jak to wygląda, panowie? No, ale widoki. Piękno. Natury. O! Patrzcie, tu po prawo był jakiś... Ty, bo tu są jakieś do góry, my to wpłyniemy? Dobra, damy radę. Szybko. Płyń! O! O cholera. Dałeś radę? Ja ledwo. A my w ogóle co to zniszczymy? Nie wiem, uciekniemy. Podałem lewe dane. Dobra, tutaj teraz. O! Ledwo co, moi drodzy? Lecimy na ląd, nie? Wow! Mnie z wody. Moi drodzy, jak już się zatrzymacie na tym ciszarku, to jest tak przestranie. To startować. Da, teraz to się ciągnij. Dajesz 200 tysięcy. Jak ty nawet tyle nie masz. Właśnie. Chłopaki w lewo. W lewo? Patrzcie. No dobra. Cholera, moi drodzy, dobra, lecę. Cholera! O Jezu, pryskać. Aby dałem ci coś ubrać, cholera. Cały mokry jestem. Ja wjeżdżam. Kyle. Jestem dojechałem. Kyle. Dawaj, Noah. Cały mokry jestem przez ciebie. Dobra. Dzisiaj stopujemy. Że... Dobra, prowadź w sumie. Ten most kozak wygląda. No, z tej strony jeszcze go nie widziałem. To co, teraz może jakiś zakładzik? Cholera, moi drodzy, jak to kozak wygląda? Kto jest tam z tyłu? Ja ostatni daję każdemu po stówce. Moi drodzy, patrzcie jak tu... Patrzcie właśnie to ma. Perfekcyjnie idzie. Sumujemy tam przy przystani? No. No dobra. Auta nie mam. A co, stamtąd... Tam możemy je odstawić, te motorówki? No. To idealnie. Chora, moi drodzy, dawno tutaj było takich ślowych rzeczy w serii. O tutaj. Dobra, moi drodzy, zajeżdżamy. I tu. W sumie jeden kij. Dobra. O, jestem cały mokry. Dobra, panowie. Ja byłem... Nie. Ty byłeś ostatni. Ja byłem trzeci. Ja byłem trzeci. Strony sobie podpłynął. A ja byłem pierwszy. No, a był pierwszy. Ja byłem na pewno trzeci. Dobra, panowie.
Za ile to tego kupiłeś? Nie kupiłem tego. Znaczy, no wynająłeś te skutery. Jedna za stówkę jest. Ty 400 wydałeś? No. Nie oddam się ani grosza. Co to dla mnie? Rozumiem, że na twój koszt. Musimy zarobić sobie trochę. No dobra, to co, jeszcze dzisiaj ogarniamy ten temat? No, idzi, będzie jakiś... Dobra, dawajcie, trzeba jakieś auto ogarnąć. Będziemy? Możemy, wytestować je. To jest okolości? A, Jezu. Macie byle coś? Tak. Nie wiem, czy działa, cała jest mokra. Chociaż nie, mam tylko kastet, przecież. Czego? Czego? Witam. No witam. Czego tylko słucham się mówi, to po pierwsze. I czapki. No chodź mówić, no, czego chcesz? Lepiej gadaj. Dajcie mi właściciela. Co? Jakiego właściciela? Jakiego właściciela? Ty jesteś najarany? Ale jakiego właściciela, panowie? Co jest? Rakiego. Schowaj to, schowaj to. Chować bronię. Kurwa, bo go odstrzelę. Weźmy tą dobra. I go odstrzelę. Dawaj, chodź tu. U! Gadaj. Ty, nie trzeba tego pozbyć się. U, kolejni. Wow. Łaj. Dobra. Jedź! Bonijmy go! Ja nie mam klamy, człowieku! Walił się! Ja klamy nie mam, człowieku! Ło! Prawie dostałem! No, nie wziąłem, no! Przeżyli? Ja miałem, ale nie mam w ogóle. Dobra, chyba jest dobrze. No, mamy free motor. Co z tym robimy? Nie wiem, a co planujemy? Chciałeś motor. No, dzięki. No to mamy motor. Nie taki, ale może mi się przydać, chociaż jakby go przerobić trochę. A na części? No, to też może być w sumie. To jest nowiutki motor w sumie, zauważ. No, taki nietypowy dla lostów. Mocno mogłeś pojechać, tak szczerze. O, tu jest ich siedziba. Tędy pojedź. Oby nas nikt nie gonił. No, albo nie dali sobie jakiejś informacji. Dobra, stary, wracamy tam na chatę i... którą mamy? No, 18. I na bazę lecimy. No, więc od razu... To nabierzemy czy we trójkę załatwimy? Bo ja się dogadałem, że trójka. No to we trójkę chyba. Bo mniejsza wypłata będzie, jak wiesz o co chodzi. Tak. Dobra, no to lecimy, stary, dawaj. Dobra. Wow, no, ciekawie wyglądasz. No, lekko wzmacniane spodnie i taktyczna kurtka w sumie to jest tyle. Ale wygląda bardzo dobrze. Ale jak na początek, to zawsze fajnie, nie? No i dobrze. No właśnie. Ja już mogę powiedzieć, że jeden z lepszych naszych stroi akcyjnych. No. Musimy tylko czasem się rozwinąć na jakąś kamizelkę i sprzęt mam. To już mogę ogarnąć. Dobra, jak coś to zwróć uwagę, że może w każdej chwili podjechać jakiś range czerwony, znaczy czarny. Czarny. I podrzucić paczkę, w której powinny być trzy karabiny, które kupiłem. Biorę strój. Więc jakbyś mógł je odebrać, jeżeli tu podrzucą, to będzie mi miło. Ogarnę to. Dobra, to dzięki wielkie. Mhm. Dobra. No to jak coś to wiesz, gdzie masz weed, czy nie? Wszystko wiem, tylko na razie muszę czegoś się napić i coś zjeść. To masz tu lodówkę pełną browców. Dzięki. No a za co? Moi drodzy, mi się wydaje, że na tą sprawę mogę użyć motoru. Panowie, ja pojadę motorem. Nie burrito z nami? Nie, jestem ciekaw, jak to nam ten wyjdzie. Lepiej brzmi. Co? Ten lepiej brzmi. A ten lepiej wygląda. No to nie wiem. Przywieźcie mi tego mula, którego ostatnio ukradłem. Dobra, to gdzie mam jechać, panowie? Na Grapeseed. A idzie ze mną, Tomas? Tomas, chodź ze mną. Bajo. Dobra, to trzymajcie się. Dobra, panowie, dojeżdżam. Też. Patrzmy, jak to wygląda. To jest posrane. Jak to dobrze wygląda. A której strony jedziesz? Głównej drogi. Jesteśmy... O, już w sumie widać lotnisko. To w sumie poczekaj. Ja już wjeżdżam na lotnisko. Pogadam z nimi. No to już cicho. Pytam drogich, szanownych panów. No to mamy towar, który chcieliście od nas kupić. Dzień dobry, panowie. Jestem szefem waszym, nie? Szefem. No, a na pewno tam to jest. Ale szef. No, to witam pana szefa. Witam. Tak jak się umawialiśmy. 5 skrzynek weedu za 25 tysięcy. Podaj walizkę, a wy dajcie towar. No wie? Boksy? Moi drodzy, patrzcie, jak to załatwiamy. Najpierw dwie walizki, pieniądze. I potem kolejne trzy. Już idą boksy. Pan tutejszy? Tutejszy. Gdzie mamy co dożyć? Do balerów. Dobra. Panie William, się zaraz kończymy, już jedziemy. Dobrze, w takim razie poprosiłbym walizki... Podaj mu pieniądze. Do zobaczenia! Z tobą, Noa. No. Tomas, bierz burrito. Dobra, czekaj, bo muszę zapakować to. No, daj to tam. Jedziesz burrito. Jedź burrito. Kok. Jak motorek? Powiem ci, że...
Podoba mi się pomysł. Nada się? Szczerze, trochę wolny, więc trzeba byłoby go całkowicie przerobić. Albo no najlepiej to... Kierownicę wymienić tamtego, no, trochę niżej. Najlepiej tak szczerze to było nam kupić taki jakiś... Fajne motory. No kupić jakiś taki coś podobnego do tego i go opancerzyć, tylko że to pewnie będzie drogie.